No, halo, halo. Dzisiaj, dzień dobry wszystkim. Dzisiaj zajmiemy się takim, że tak powiem, no, będziemy dzisiaj streamować. Zajmujemy się dokładnie stroboskopem, który, jak widać, tutaj będzie dostępny projekt PCB. Muszę tutaj się patrzeć, a tutaj mam kamerkę. Słuchajcie, projekt PCB będziemy robić właśnie za chwileczkę w iglu, a na wieczornym live'ie będziemy to wykonywać. No, miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z moim planem i stroboskop powstanie na czterech takich oświetlaczach, po cztery diody LED na LEDach. No, zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy, ale to jeszcze zanim będzie efekt końcowy, to przypomnę tylko dla Was, że cały projekt i płytki będą wykonane, będą mniejszych rozmiarów, wielkości praktycznie oświetlacza. Spróbujemy to wepchnąć na jak Galek.pl. Cześć Janek. najmniejsze wymiary, słuchajcie, no, witam wszystkich. I spróbujemy zrobić to mniej więcej też takiej wielkości jak te oświetlacze LED. Tutaj posprawdzałem sobie dzisiaj, jaki ma pobór ten oświetlacz. Także na czterech LEDach bez żadnego problemu, sterowanym z MOSFETa, będzie można sobie wykonać stroboskop. Zaraz w sumie Wam, słuchajcie, pokażę. Tutaj już zacząłem sobie tworzyć projekt w iglu. Stroboskop będzie wyglądał tak jak ten schemat. Zaraz, moment, może powiększę. Tak jak ten schemat tutaj na NNE55 plus MOSFET, nie? No i zacząłem działać, słuchajcie, także może tutaj przejdę do drugiego komputera. Już w tej chwili jestem na drugim komputerze. Tak, dzisiaj sobie ustawiłem podglądy. Spiąłem dwa kompy ze sobą. Trochę większa moc przeliczeniowa, że tak powiem. No i co poza tym? No, poza tym co? Działamy. No, szkoda, że muzyczki żadnej nie można dać, ale zapraszam. Do obejrzenia, nie? I do łapek w górę, że tak powiem. Co poza tym? No dobra, ustawiamy sobie, musimy znaleźć elektrolita 16 V 1000 mikro, czyli to będzie ten już większej pojemności, znaczy większych rozmiarów. Tu mamy trymery, tu mamy wimy, jak widać. Europejskie, na Europę, zobaczcie. O. 5 mm, 1000 mikro będzie miał 7,5 mm. To będzie ten 3,5 na 8, 8 mm. No i bardzo dobrze, 8 mm. To już jest taki spory kondensator. 1000 mikro może być trochę duży. Ten ma 7 mm. Ten będzie dobry. Dobra, ok, postawimy sobie kondensatora. Szukamy dalej. Co my tu już mamy wybrane? Ja już wybrałem Stasica sobie podkreślenie scalaczek. Witold. Welcome to my channel. Kubarc. Witam, Welcome witam. to my channel. Witam, witam serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj projekcik. Dzisiaj projekcik. Tak jak już mówiłem na samym początku, projekcik stroboskopu na LEDach, na oświetlaczach LED. Jedziemy dalej. Mamy tak, wybrany diodkę, jeden kondensator i teraz jeszcze jeden kondensator, musimy mały elektrolit jeden, czyli będziemy mieli 5 mm. Ok, to zrobimy sobie tego, to będzie nasz Daniel jeden. Far, witam. C2. I teraz rezystorki. Raz, dwa, trzy, cztery. W sumie trzy będą nam potrzebne, bo już ten oświetlacz już ma w sobie SMD rezystory i jak będą cztery równolegle połączone, to po prostu one już są na 12 V, nie? Dużo to prądu nie pobiera. Z tego co widzę, to 0,33 A przy 12 V. To dużo. 330 mA? Może i tak. No słuchajcie, na czterech
to wyjdzie 1 i 2 ampera. No to MOSFET wytrzyma. Nie, no tak, mogą tyle pobierać. Z tego, co na nich jest napisane, nie? No dobra, to co? Lecimy do drugiego kompa, do projektu. Kondensatorki mamy. Dwa elektrolity. Diutka jest. Raz, dwa, trzy rezystory będą nam potrzebne. Czyli normalnie katalog RC. R na Unię Europejską. W pionie, w poziomie malutkie, nie. O te. To będą nasze te standardowe 5 mm, te 0,125 mW, ale zrobimy może większe. Słuchajcie, o te. To jest praktycznie ten sam rozstaw. I zrobimy sobie tak, że dodamy je sobie 3. Dodamy je sobie 3. Raz. Od trójeczki gdzieś tutaj będzie 2. I trzeci od siódemeczki będzie gdzieś tu. W sumie to dwa będą od siódemki. Ten R1 też będzie. No dobra. Teraz sobie poopisujemy elementy, żeby później już na PCB były nadruki, nie? Od razu, zanim PCB będę robił, to od razu trzeba nazwać te elementy, tak jak one mają tutaj być. Czyli mam tak. No i teraz tak. Musimy potencjometr pod znaleźć. Iglu pod. RCL. Jest pod, bo to będzie duży potencjometr do regulacji obrotów. O taki standardowy telpod. Tylko tak się zastanawiam, czy czegoś innego jeszcze bym nie znalazł. No zobaczymy, co tutaj mamy. Podwójny stereo mono. Trymery to nie, trymer nie, trymer. Zobaczymy, co to jest. To są te długie. Nie, ten nie zdają egzaminu tutaj, bo to ma być prosty projekcik, nie? No dobra, okej. Okay. Mamy potencjometra. Ustawimy sobie potencjometra, tak jak tutaj mniej więcej na schemacie. I RF. Może być 520, 530 z kanałem N z diodą zaporową. I RL tutaj jest na niby 3103, obojętnie jaki MOSFET, słuchajcie. Tu dużych częstotliwości nie będzie, może być zwykła 520 i RF. No dobra, transmosfet. MOSFET, tranzystory, gdzie są? RST, tranzystor, trafo, transform, tranzystor. No i słuchajcie, NPN. PNP. Co my tu dalej mamy? Darlingtony. Tranzystor FET. No i przejechałem za bardzo to FET. To nie te? Gdzie są ten power? Tranzystor small signal, nie. Może to będzie coś w power. Wszystko te duże. O. Schemacik już się zgadza, tylko jeszcze teraz obudowę. Taką zwykłą, jak do IRF-a, nie? IRF 520. W sumie 540 jest to samo. Zrobimy 520. Mamy IRF 520, słuchajcie. Postawmy go sobie tutaj. Mati Elektro. No i jedziemy. Cześć Janek, pozdrowienia ze Śląska. No też pozdrawiam. I słuchajcie, i jedziemy, nie? Czyli tak, musimy sobie tutaj to ustawić mniej więcej tak, jak to jest na schemacie. Trójeczka. Włączymy piny. Trójeczka jest. Tranzystor jest. Do jedyneczki. Do spodu jest. Później tak, C2. Aha, miałem ponazywać rezystory. R1. Gdzie jest rename? Name. Kurczę, wiecie co? Już dawno nie używałem igla. Jakiś miesiąc minęło? Może półtora. Ale numer. Nie no, name, no to R1, okej. Okay. Ale do tego jeszcze trzeba nazwać go. Value jest.
R1, 10 kilo on, 10 Kot Modar. Kilo. Welcome to my channel. Mati Elektro. Witam. Welcome to my channel. Witam, witam na kanale. R2, 100 kilo on. Value. 100 kilo on jest. 1 mega. Ok, jest. R. Ale żebym zrobił. No dobra, niech już tak zostanie. To już będzie R3. To wtedy będzie R2, 56 ohmów. 56 ohm. A gdzie jest ohm? Znaczek ohm na klawiaturze. Fajnie by było, tylko że ja już naprawdę dużo pozapominałem. Kurczę, no. Było, bo Igiel to przerabiał. 56. No dobra, napiszemy ohm z małej liter. A miałem takie fajne właśnie, jak robiłem, jak już później powstają nadruki na wierzchniej warstwie, nie od spodu, nie, tylko na top, warstwie top, nie na button, tylko na top, to nadruki elementów, nie, i już jest ładny znaczek, byłby ohm. A tutaj, nie wiem, pozapominałem, no. A wiem, że on przerabiał, by miał to wszystkie te oznaczenia, nie, elementów. No dobra, i teraz tak, słuchajcie, C1, move, i tak się zaczyna wszystko od kartki, od dwójeczki do masy, pewnie on będzie tutaj i go trzeba też nazwać, i go trzeba nazwać 1 mikro, 1 UF, no dobra, niech będzie UF, a nie mikro F, UF, C2000 mikro, to napisz 56R. Igor Electronics. Mm-hmm. Welcome to my channel. No i dobra, widzisz, dobry pomysł masz i tak zrobimy. 56R. Ok. R. C2. C2 1000 mikro. 1000 mikrofarad. Apli. Ok, jest. Teraz by się przydały pin outy, czyli gniazdka con. Musimy znaleźć con. Kony, takie te zwykłe zakręcane, wiecie, na śrubki, żeby to solidnie wyglądało. Znaczy, żeby odstęp był, bo to i tak się wlutuje później w płytkę, nie? Albo może pin outy, w sumie to można by było zobaczyć. No dobra, con. 3 mm. Ale to nie to, pan. To gniazdka. Con amp. No zobaczymy, co to jest. Kurczę, to nie to. O. Są. Ot właśnie, coś takiego. Apli. Ok. I zrobimy tak. Jeden będzie na zasilanie. Drugi będzie na wyjście na diody LED, czyli tutaj gdzieś go postawimy. O. I teraz też tak samo je sobie nazwiemy. Ojej, moment. Ok, i nazwiemy tak LED. LED. Dobrze, wyszło, wyszło. O. Ok, jest. A tego VCC nazwiemy VCA. VCA, bo później VCC to wyjdzie ścieżka. A VCA to sobie tak, no, sobie zróbmy. Między 7 a 6 będzie diutka 1N4148. Name. Mow. Tylko że będzie ona u mnie w tą stronę. No dobra, niech sobie ona tutaj siedzi. To przekręcimy sobie też tak na odwrót. Troszeczkę to inaczej przerysujemy, ale będzie dobrze. Dobra, łączymy. Z 7 na jeden rezystor. Aha, jeszcze tego mów.
Mów, 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 mów. Z siódemki zróbmy sobie. Do plusa on ma iść, tak? Szóstka, dwójka do minusa. Nie wiem, gdzie go postawić, bo on to zaraz będzie się za gęsto się zrobiło, słuchajcie. Musimy to jednak wszystko przenieść. O, move grob. Przeniesiemy sobie trochę dalej, bo tutaj mamy ten znacznik w tym miejscu. Jak widzicie. A kurczę, czemu myszki nie przy tego? Nie pokazuje myszki, słuchajcie. Czemu wy mi nic nie mówicie, że na streamie myszki nie widać? Ajajaj. W sumie to nie widać, co robię. Dopiero jak poruszam elementem. A. No dobra, to przynieśmy sobie jeszcze tego kona tutaj. Okej. Okay. No i dobra, i teraz tak, od jedynki to nazwiemy sobie GND. Name. GND. GND. Czyli minus nasz, ok. I teraz sobie połączmy. Minus. Minus. Mamy nasze rozprowadzone GND. Od tego, od dwójki do kondensatora C1, od kondensatora do szóstki idzie z wora, czyli puścimy je sobie tutaj tędy i od szóstki do diody, o, i od diody do, od szóstki do diody i do jednego z końca, o tu. Potencjometru. Drugi koniec potencjometru, o, jest tak zwarty i to wszystko idzie do 100 kOhmów. Ok, i 100 kOhmów wraca na drugi koniec diody i na siódemkę. I od siódemki, słuchajcie, mów, idzie do plusa, o, w ten sposób połączę. Do plusa, ok. Ten kondensator, przynieśmy go sobie tu między plusem a minusem i też go sobie tutaj, ojej, po co, mu tutaj się nie połączył? No, cyrk. Czemu się nie połączył? Tu się połączyło. Tu się połączyło. Tu jest wszystko popołączane, dobra. Aż dziwna sprawa, że ten mi tu się nie połączył. Przecież robię netem. No dobra, słuchajcie, był net, no to okej. Okay. Kondensator podłączony. Chudy tech. Dwa są podłączone. Cześć Janku, widzę, że używamy tego samego programu, tylko ja dopiero się go uczę. Ja też. Chudy tech. Welcome to my channel. Jego nie jest łatwo się ogarnąć całego, wiesz? To takie proste, to tam ja tam robię, ale znaczy robię. Robię i Sienka. Bardziej skomplikowane. No i dobra, słuchajcie, i teraz od tego plusa poszło na ten rezystor. Od tego plusa musimy sobie netem przegonić ścieżkę o do ósemki. Połączyło? Połączyło, dobra. I od tego też netem, wszystko netem. Ok, żeby kropeczki nam robiło i mamy 100% pewność, że tu mamy połączenie, nie? Przeganiamy do wyjścia na ledy. Eagle jest dość łatwy. No jest, wiecie, to jest taki, jakby to powiedzieć, no... Trochę bardziej profesjonalne Electronics. Sprzęty. Człowiek uczy się całe życie, nawet Eagle. Tak jest. No i dobra, słuchajcie, i tą linię całą musimy sobie ją nazwać, name, name VCC, VCC, czyli mamy nasze VCC 12 V, w sumie możemy ją nazwać name VCC 12V, później na płytce ładnie to wygląda, nie? I teraz tak, mamy 12 VCC, mamy GND, to sprawdźmy jeszcze, czy to się nazywa naprawdę GND, name. Tak, się nazywa GND. Jak widać, się podświetliło tam całe te GND. Reszta ścieżek w sumie nieważna jest na razie nazwa. Chyba, że będziemy
musieli robić jakieś, ale myślę, że w tak prostym układzie nie będziemy musieli robić żadnych zworek, nie? Tylko chodzi o to, żeby tak, tranzystor ustawić, no i dobra. Przechodzimy na, ustawić jak najniżej płytki, żeby było można dokręcić jakiś tam mały radiatorek, żeby to jakiś tam wygląd miało. W sumie on tutaj do niczego nie będzie potrzebny, bo on będzie tylko 4 LEDy oświetlał. W sumie 1-2 ampera przez niego będzie szło maksymalnie. Adam Eltra, a ja uczę się Kikada. No, też, no, to kwestia jest gustu. Dla mnie brzydko wyglądają w Kikadzie płytki, wiecie? W Iglu to potrafi to ładnie wszystko obrobić i ładnie te ścieżki wyglądają. Poza tym tyle tych warstw jest, że na każdą warstwę mogę sobie co innego wydrukować i... Dobra, słuchajcie, jest układzik rozrysowany z tego czegoś. Chyba jeszcze sprawdźmy sobie tak wizualnie, czy jest ok. Do szóstki katoda, anoda, do siódemki. 100 kiloohmów, potencjometr jest. No dobra, przechodzimy do płytki. Powiększymy sobie to i płytkę tutaj naciskamy sobie raz, dwa, trzy, cztery, piątą ikonę, czyli generator switch to board. Ten taki, o tutaj nie wiem czy to widać, słuchajcie. O, teraz się pojawiło. Po lewej stronie u górnym lewym rogu. I on teraz się pyta, czy przerzucić ten schemat na PCB, tak. No i dobra, i mamy płyteczkę. Teraz Darek musimy sobie wymiarować. Witaj. Delek.pl. KiCad jest za darmo i był płatny. No ja nie wiem, ja tylko jednorazowo zapłaciłem i mam go cały czas. Zwymiarować sobie, wiecie co wam powiem, może mi się uda na dosłownie na takiej wielkości PCB to zmieścić. Tak jak mam tutaj te cztery oświetlacze, to bym z tyłu zrobił po prostu płytkę, do której by się dało o dosłownie o takiej wielkości będzie stroboskop. Nie no, w sumie to wszystko pójdzie z jednej strony, bo to jest na przelot włączone, to można sobie połączyć jedno blisko siebie, nie? Wszystkie, bez tych kabelków. A z tyłu byśmy zrobili PCB. No i dobra. To nic innego. Adam Eltra. Musimy sobie welcome to my channel. View grid. Igor Electronics. Daj jeszcze raz schemat, bo chyba rezystora ograniczającego prąd LEDów nie ma. Nie potrzeba, wiesz, bo w oświetlaczach tutaj one już są na 12 V. Słuchaj. Moment. Tutaj ci pokażę w tą kamerkę. One już mają SMD rezystory przy sobie. One już są na 12 V, tu żadnych nic nie trzeba. Ja specjalnie właśnie go pominąłem. Mówiłem, że pomijam, ale to... Dobra, mało ważne. Ja sobie przestawiam go w milimetry, chociaż nie jest wskazane przestawianie grida w milimetry. Aha, czekajcie moment, bo... Igle. Igor Electronics. No. A okej. Okay. Chudy tech. Igor jest darmowy do dwóch warstw ścieżek i do określonego wymiaru płytki, chyba 8 na 10 cm. Tak. To jest za free. I teraz tak, co ja muszę zrobić? Momencik. Wymiarować wymiar 11. Płytki. Welcome to my channel. Igor Electronics. Wszedłem na live 5 minut temu. Być może, że mogłeś nie słyszeć, nie? Dobra, czyli tak. Ustawiamy sobie wielkość płytki. No, musimy sobie zwymiarować suchmiarko, ile my tutaj chcemy tej płytki mieć. Przeważnie się wymiaruje ją do obudowy. Ja sobie tak sobie, pamiętacie, tam miałem kiedyś takie te walkie-talkie składać i tych obudów chyba nakupywałem ze 4 sztuki. W sumie jedno złożyłem, wiecie co, tam CB za ono odbiera. Ale... Jak z nadawaniem, to zależy jaki kwarc, ale nieważne. Po prostu... Czekajcie, bo coś mi tutaj kurde... Aha, dobra, myślałem, że coś się jara. gdzieś miałem właśnie wsadzone te obudowy. Ale to dobra, zwymiarujemy tą płytkę, gdzie jest suchmiarka tylko moja. Momencik, ja tutaj troszeczkę szukam, zaraz usiądziemy z powrotem do
Jest. Wszystko jest. Jest miarka. Wymiar tego oświetlacza, słuchajcie, to jest dosłownie 2,5 na 2,5. Czyli musimy sobie zrobić, ja sobie zrobię w ten sposób, że 5 na 2,5 i wszystko na tym chcę zmieścić. 5 na 2,5, czyli wysokości. Mów. Musimy ustawić sobie tutaj 5. Ojejku. 5 cm to 50 mm. 49, 53. Dobra. Okej, okay, sobie zróbmy sobie, o. Mam dokładnie 49,53 i tutaj mów na 2,5, tak? Czyli ten spodni 25,40. No dobra, może być tak. O, takiej wielkości będzie płytka. I to musi się na to zmieścić. To i tak jest spora płytka. Dobra, ustawmy sobie najpierw potencjometr do regulacji. Na samym dole. Ustawmy sobie scalaka, jaką tutaj będzie mniej więcej, żeby jak najmniej się krzyżowało. I teraz tak, rezystorki. Bardzo blisko scalaka. Dioda była do... Możemy kliknąć sobie na ścieżkę RasMed. Ojejku, na ścieżkę RasMed. I już będziemy mieli... Wiecie o co, Kaman? O, a jakbyśmy narysowali poligon i nazwali go GD, to już byśmy połowę ścieżek na dzień dobry sobie wywalili, nie? Bo GND to jest przecież ścieżka też. METLOCK 111. Welcome to my channel. Move. OK. Ustawmy sobie tego scalaczka VCC. Zasilanie. Tutaj zrobimy sobie tu. Kamil Herling. LEDy. Cześć. LEDy sobie zrobimy tu na przykład. Troszeczkę przesuńmy to wszystko. Jak najmniej, żeby było skrzyżowań. Ojejku, jeszcze i telefon. Momencik. Tak. Dobra, już jestem, miałem telefon, słuchajcie. Jak zwykle podczas live. Zawsze tak jest. Także ja już się zacząłem przyzwyczajać. Dobra, zróbmy to tak. Tego może troszeczkę przesuńmy. Tutaj będzie trochę sieczki. Między 6 a 7 była ta diutka, czyli 6. 1, 2, 3, 6, 7. Czyli tak, tutaj będzie 7. Tutaj będzie 6. Tu będzie kondensator. O, tu będzie masa, wszędzie jedynka, dobra. Na razie to nam weszło, nie? Tylko strasznie się krzyżuje wszystko. RasMed. RasMed. O, zobaczcie, jak pięknie poszło. RasMed. RasMed. I tutaj RasMed. Już jest coraz mniej. Welcome to my channel. Ok. I teraz tak, słuchajcie. Move. Nie no, jeszcze tutaj klikniemy raz. Net tutaj będzie trochę mniej tych połączeń. No to teraz tak. HRRL i NG1. Kiedyś z tranzystorkami W.CZ wysłałem ci scalaczki. Sprawdzałeś może, czy one do czegoś z nim nadają? Nie. Nie, na razie to wszystko jeszcze leży i czeka na swoją kolej, że tak powiem. Jeszcze nic z tych tranzystorów nie sprawdzałem, słuchaj. Czekajcie, tak go postawimy. Czy ja to dobrze myślę?
Dobrze myślę, tylko że ten rezystor musimy dać go tu, o, obok diody. HRRL i NG1. Welcome to my channel. No i dobra, i słuchajcie, tutaj Igor Electronics. Jedna krzyżówka się R3 robi. Daj koło potencjometra, nie będzie trzeba ciągnąć ścieżek przez całą płytkę. R3, no jest koło potencjometra, właśnie dałem koło potencjometra, jak widzisz. Tutaj tylko ten VCC zasilanie, po prostu musimy to odwrócić. I tak samo to odwrócić, o, żeby GND puścić po boku. Po brzegu. Teraz tak, to idzie tu. Tu idzie R2. Ok, to go damy sobie tu. O, żebym zrobił. A to przecież musi być radiatorem w tą stronę, nie? Do wyjścia. Diutki LED z tej strony. Plus i minus. Zrobimy obok. O tak o. Igor Electronics. Takie opóźnienie, jak pisałem wiadomość, to jeszcze był on do góry płytki. No niestety, no tak, tak to jest właśnie, ale słuchajcie. Jak pisałeś wiadomość, to jeszcze był u góry płytki, no tak, no. No i dobra, i teraz tak, tutaj jeszcze klikniemy raz net. O, ładnie nam się rozkolibotało, będzie wszystko git. Tylko będzie jeden kłopot jeszcze. Ten minus z dwójki, z calaka, jeszcze przejdźmy sobie na schemat, z dwójki, z calaka, do kondensatora i do szóstki. I tu trzeba będzie, o tu, prawdopodobnie coś pokombinować, żeby nie robić dwory. Bo jest krzyżówka. O, ten kondensator się krzyżuje, o tu, od jedynki. Czekajcie, a jedynka to jest GND? GND to jest, tak, jedynka, ósemka VCC. To jak jest jedynka, to jest git. Robimy tak, move i zobaczcie, jakie fajnie masy poprowadzę zaraz. Robimy, zaznaczamy poligon, dopisujemy GND, nazwę poligonu tutaj na górze, tu. Pomigam na górze. I teraz tak, izolatę, czyli odstęp BGN między ścieżką i 111. Masą. Mam propozycję na kolejny projekt i trzeba zrobić ozonator, czy jak to się nazywa, potrzebne mi coś takiego. Niby są projekty w sieci, ale to nigdy nie wiadomo, jak ja to wiem, działa. Ja co pan na to, do, panie Janku? Do oczyszczania klimy mam gdzieś zrobiony projekt, także przedstawię. Bo mam i ozonator do oczyszczania klimy. To jest taki Pen, coś ala reka 915-12. Welcome to my channel. No, da się to zrobić. No i dobra, słuchajcie, wybieramy sobie teraz tak, ten poligon, tak jak mówiłem, GND, i robimy sobie izolatę, jest spacing, co tutaj jest, spacing, nie, czy jak to się nazywa, nie wiem, ja zawsze ustawiam jak najmniejszy, wtedy nie ma odstępów między pinami, GND oblewa piny, nie. Rank może być pierwszy, to nie ma różnicy, tam to jest tylko tyle, że... No i dobra, i rysujemy sobie rameczkę. HRRL i NG1. Okej. Pisałbym Zi też na taki ozonator, przydatna rzecz. I klikamy RazMet. Teraz tak, rameczkę, którą tutaj mieliśmy, to białą, możemy sobie ją wyłączyć. O. Na warstwie. I jest źle, słuchajcie. Ją trzeba włączyć i ją trzeba usunąć. Bo pomniejsza Miczu, podkreślenie wuj sam. Welcome to my channel. Bo pomniejsza... Kurczę. Zróbmy troszeczkę dalej, odsuńmy ten poligon. Niech on będzie troszeczkę większy, wiecie? Okej. Okay. OK, nazwijmy go name GND. On tutaj miał być GND. Rasnet.
Tu mamy GND, zobaczcie, już GND zostało połączone. Pierwszy pin został połączony i szósty pin, tak? Pierwszy. A gdzie szóstka jest? 4, 5, 6. BINIK 111. No właśnie, mam taki niezamieszkały domek po babci i jest taki zapaszek. Podobno tylko ozonowanie to usuwa. No i dobra. Dobra. Na razie zostawmy o ten ozonator dzisiaj, ten przerywacz. Mów. Okej. No dobra, to co? Ciągniemy płytkę. Nie, tego nie będziemy używać. Pociągniemy sobie płytkę. Kurde. Gdzie jest router? Okej. I tak. Grubość wiertła. Ja sobie ustawiam 0,8. Auto. Okrągłe piny, okrągłe wiertło, nie kwadratowe. OK. I teraz tak, grubość ścieżki ustawmy sobie takie dosyć solidne, nie? Bo to jednak jest 0,8 ampera będzie, znaczy 1,2 ampera. 0,8 ścieżkę wystarczy. No i dobra, i połączmy sobie, o. Tylko teraz tak, jeszcze muszę poligon przesunąć. O, żeby mi znikło. No i teraz tak, router, jedziemy do plusa, zobaczcie, już nie ma ścieżek od minusa, bo już GND już zostało raz połączone, to już drugi raz nie trzeba, nie? Tego sobie troszeczkę przesuniemy, o. Praktycznie możemy go tak ustawić. I teraz tak, router z menu, prawym klawiszem myszy i gonimy router. Jest. Jest. Okej. No. Na razie ten poligon taki koślawy, ale to nie szkodzi. Ale żebym zrobił źle trochę. Okej. To usunąć report. Jeszcze raz router. Tylko teraz stąd zaczniemy, to może ładniej wyjdzie. Też nieładnie. Pop, rasnet. Repoop i rasnet. I usuwa poprawkę, znaczy robi. Słuchajcie, to mamy, to bardzo szybka płytka z tego, co tu widzę. Tu jeszcze przegońmy sobie to router. Tak, żeby to jakiś wygląd miało, żeby to mniej więcej wyglądało. Dobra. Okej. Teraz włączymy potencjometra. Tutaj możemy sobie wybrać grubszą ścieżkę milimetrową. Milimetr 16 jest w tej chwili. OK. I tutaj po prostej. Teraz tak, ustawmy sobie ten, wykasujmy ten delay, ten biały, który nam przeszkadzał. Te dwa to sobie ustalamy płytkę, także niech one zostają, move. OK, tylko teraz do wymiaru zjechać poligonem. I klikamy RasNet na poligon. I słuchajcie, i wyszła płyteczka taka z opisem, ze wszystkim. Teraz jeszcze możemy zrobić, zobaczcie, tutaj w koło pina masa, tylko się łączy przez taki mały pistku na listku. No to klikamy prawym
na poligon i robimy preferencje. I teraz tak, odznaczamy Turmal, tu jest ptaszek, o tutaj miga teraz ptaszek, bo wciskam. Odznaczamy go, robimy apply, ok i zobaczcie jak pięknie jest masa przylega. Skype. Halo, halo. Chciałbym cię dodać jako kontakt, a dzwonisz do mnie podczas live'a. To tak specjalnie? I się ktoś wystraszył. Bo będzie na żywo. No dobra, i teraz tak. Mamy zrobione... Zrobioną, że tak powiem, płyteczkę. Zobaczmy, jak to mniej więcej wygląda bez elementów. Czyli tu odznaczamy wszystko. Oprócz, zostawiamy tylko niebieski i zielony. Dwa zielone, czyli pady i ścieżki. Top możemy, bo to będzie jednostronna. W ogóle też zdjąć z tego. Mamy tylko niebieski i zielony. I to mamy gotowca płytkę, słuchajcie. Tylko, że teraz możemy sobie jeszcze to... że tak powiem, upiększyć. No, nie wiem, czy jest sens to upiększać. Możemy w sumie, wiecie, postawmy sobie krzyżyki, znaczy te pady, gdzie one były tutaj. O, na elementach i teraz tak, troszeczkę możemy rozsunąć te od tranzystor move. Tak, żeby on był, nie, to diodę odsuniemy, słuchajcie. Dioda się odsunie. I się ścieżki nam pokrzaczą. Ściągniemy poligon, bo zobaczcie, jakie brzydkie ścieżki wyszły. Move. Zróbmy, poprawmy sobie tą ścieżkę. Tak o, żeby zdjąć ją, to zrobimy repop. I powinniśmy mieć żółty... Zaraz, momencik. Odznaczamy sobie, żebyśmy widzieli, że ona tutaj jest, czyli ta żółta. I tak samo tu z tą zrobimy ripop. O Jezu, co tu się maluje? Ripop. Ok. I teraz route. Jeszcze raz ją przeprowadźmy. O. Jest gites. Może być, może zostać. Tutaj jeszcze zrobimy na kwadrat move. Odsuniemy jedno od drugiej, żeby tu masa weszła, bo tu musi wejść masa aż do jedynki i do kondensatora i do okoła, czyli tu. Tu jest masa. No dobra, a teraz jeszcze tak. Klikamy RasNet. I tak, i masa tranzystora też jest ok. Na schemacie jest tranzystor, tak jest ok. Masa do pierwszej nóżki, wejście na środkowo, wyjście na LEDy i plus zasilanie jest bezpośrednio z plusa wzięte, czyli zasilanie LEDów jest bezpośrednio z plusa, tak jak ma być. Płyteczka, słuchajcie, jest gotowa. Kurczę, no szkoda, że ta kamerka jest z tej strony, no, czyli widać mnie od dupy strony, znaczy od tyłu, a jeszcze, a jak tak siedzę, to już całkiem nie widać. To się patrzę, kurczę, w telewizor. Słuchajcie, zapraszam dzisiaj na godzinę 19 na live'a, gdzie będziemy to składać, gdzie już może wytrawię płyteczki. X14. Do 19. Channel. Do 19 zostaną wytrawione płyteczki, także nie zapominajcie o... łapka w górę. MG1. No to grzejemy kwas. No to. Grzejemy. No dobra, to by było na tyle, słuchajcie, ja kończę na teraz i zapraszam na godzinę 19, na 19, no, 19, 19.30, jak się uda, jak już będą płytki gotowe. Bet you.